Nie tak dawno temu w pewnej szkole owoce, warzywa i mleko odgrywały bardzo ważną rolę. Pamiętnik Hrumasa. Cztery pory roku. Proszę o spokój, kochani. Cisza. Dziękuję. Z okazji Międzynarodowego Roku Owoców i Warzyw program dla szkół organizuje konkurs na najpiękniejszy ogródek szkolny. Chciałabym, abyśmy stworzyli nasz własny ogródek owocowo-warzywny. Nagrali z tego relację i wrzucili ją na nasz kanał. Ale super! Zacznijmy od razu! Szkoda, że to nie rok mleka i przetworów mlecznych. Moglibyśmy wtedy chować w szkole krowy i mieć na zawołanie pyszne, cieplutkie mleko. O tak! Hejka! Witajcie na naszym nowym kanale, na którym zobaczycie, w jaki sposób możecie założyć własny szkolny ogródek warzywno-owocowy. Pokażemy wam, jak siać warzywa i owoce. Jak o nie dbać i je pielęgnować. No i jak je zjadać? Na początku musicie wyznaczyć miejsce, w którym mają powstać grządki i odpowiednio je przygotować. Mamy też własnoręcznie przygotowany naturalny kompost, dzięki któremu rośliny urosną jeszcze zdrowsze i smaczniejsze. Na tak przygotowanym podłożu trzeba wyznaczyć grządki i zaznaczyć, co rośnie w danym miejscu, bo później możemy się pogubić. Przygotujcie zagłębienia w ziemi, w które wsadzicie nasiona. No, a później to trzeba to nasionko jeszcze podlać. Ej, będę cały mokry! Sorki! Dzięki za oglądanie. Mamy nadzieję, że nasze rady się wam przydadzą. I ten, jak podobał wam się nasz filmik, to dawajcie łapki w górę i subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Super, byliście genialni. Od razu wrzucę ten filmik do internetu. Spójrzcie. Ale gdzie? Na to zielsko? To wcale nie jest zielsko. Przyjrzyjcie się, to szparagi. O, a tu jest szpinak. Mam pomysł, chodźcie ze mną do szkolnej kuchni. I co ty chcesz niby zrobić z tych chwastów? Przecież to nawet nie rosło na naszej grządce. Nie wszystkie rośliny muszą rosnąć na grządce, żeby nadawały się do jedzenia. Niektóre można znaleźć na przykład w lesie, albo tak jak te szparagi, po prostu w trawie. Pokażę wam, jakie pyszności można z tego zrobić. I gotowe. Dokładnie połowa mojego talerza to warzywa. To już połowa sukcesu. Wow. Mniam. Nie spodziewałem się, że szparagi mogą być takie pyszne. Mam dla was wspaniałą wiadomość. Wygraliśmy w konkursie programu dla szkół na najlepszy szkolny ogródek owocowo-warzywny. Ojej, ale super! Tak, a w nagrodę wszyscy wybierzemy się na wycieczkę nad morze. Super! Jeszcze nigdy nie byłem nad morzem. Hurra! Ale tu jest gorąco. No. Przydałoby się coś na ochłodę. O, patrzcie! Macie ochotę na lody? Ojej, super! Ale super! Ojej, poczekajcie na mnie. Jaki smak wybieracie? Ja poproszę te, które mają najwięcej mleka. W takim razie proponuję lody pełne urody. To malinowo-truskawkowe lody z dodatkowym twaróżkiem i jogurtem. O tak, poproszę. Ale pyszne. To ja też poproszę. Ja też. Ja. Może i lody są pyszne i orzeźwiające, ale ja tam nadal jestem głodny.
W zasadzie to ja też zjadłbym coś sycącego. W szkole o tej porze pewnie mielibyśmy już przerwę śniadaniową. I świeżutkie warzywa w ramach programu dla szkół. I przepyszne mleczko. W takim razie usiądźmy przy tych stolikach. Zamówimy coś lekkiego i zdrowego. Poproszę koktajl witaminowy, naturalnie zdrowy, z podwójnym kefirem. Świetny wybór. To ja poproszę kremową zupę marchewkowo-paprykową. Uwielbiam marchewkę. Ma dużo beta-karotenu, a dzięki niemu lepiej widzimy. Doskonale. To może ja poproszę tę zupę krem z dyni i gruszki. A ja sałatkę z pieczonych buraczków z serem i owocami. Bo są tam i warzywa, i owoce, i serek. Dobrze, dziękuję za zamówienie. Poczekajcie proszę chwilę, niedługo przyniosę dania. Proszę bardzo, proszę. Smacznego. Przepraszam, panie kelnerze. Wydaje mi się, że w moim daniu miały być buraczki. Spokojnie, Chrumasie. Zdaje się, że twoje buraczki są u mnie. Zamawiałem zupę dyniową, a dostałem buraczkową. Przepraszam was bardzo. Kucharze czasami się mylą. Przydałaby się nam taka broszura, w której byłyby spisane wszystkie przepisy. Zaraz wszystko naprawimy. Spokojnie, te dania wyglądają bardzo smakowicie. W takim razie po obiedzie proponuję pyszny, owocowy deser na koszt firmy. Wow, panie! A tu jedliśmy przepyszne mleczne lody z twarożkiem i jogurtem. Tak, to były najlepsze lody, jakie jadłam. O, a tutaj kucharze pomylili składniki w naszych daniach. A pamiętacie, jak pan kelner powiedział, że kucharzom mylą się składniki i przydałaby im się broszura z przepisami? Mam pomysł. Co wy na to, aby przygotować i wysłać im taką broszurę z naszymi własnymi, zdrowymi przepisami z warzyw i produktów mlecznych? Świetnie! Ja to nawet mam już pewien pomysł. Moje danie będzie się nazywało Rozmaitości Chrumasa. I będzie składało się z moich ulubionych składników. Bobu, zielonego groszku, twarożku, no i odrobiny mięty. A ja chciałabym, żeby był tam też mój omlet ze szpinakiem i szparagami. Ja dodałabym tam obłędnie różowy koktajl buraczkowo-truskawkowy z kefirem. Ja to w sumie nie wiem. Lubię owoce. Może przygotuję przepis na jakąś sałatkę. Ekstra! To bierzmy się do pracy! Wszystko w porządku, Ucholu? Tak. Tylko patrzę tak na ten deszcz i przypomniało mi się, że nie lubię jesieni. A ja właśnie uwielbiam jesień. To moja ulubiona pora roku. Wprost kocham skakać po kałużach i bawić się w deszczu. Ucholu! Me! Chodźcie, potrzebujemy was! No, to teraz musimy iść na pocztę. Ucholu, spróbuj! Skakanie przez kałuże daje naprawdę dużo frajdy! No dobra. No i właśnie dlatego nie lubię jesieni. No i gotowe. Ucholu, wszystko w porządku? Dlaczego tak na mnie patrzysz? No dobra, chyba jednak lubię jesień. Ten śnieg wygląda całkiem jak mleczna pianka. Świat byłby piękny, gdyby zamiast śniegu z nieba padało mleko. Na razie mleko na nas nie pada, ale trafia do nas w ramach programu dla szkół.
No, ale niestety, śnieg nie smakuje ani trochę jak mleko. No co ty, przecież śniegu się nie je. Nie mogłam się powstrzymać, wyglądał tak smakowicie. Dzisiaj do sekretariatu przyszedł list zaadresowany do waszej klasy. Ten list przyszedł aż z bieguna południowego. Czy wiecie, od kogo może on być? Od Mikołaja? Ja chyba wiem. Ja wiem. On może być od kelnera pingwina. Wysłaliśmy mu broszurę kulinarną, którą sami stworzyliśmy. Jeśli chcemy się dowiedzieć, czy to prawda, to musimy go otworzyć i sprawdzić. Tak, to list od kelnera pingwina. Kto chce go przeczytać? Ja! Dobrze, w takim razie będziecie czytać po kolei. Proszę, Miau. Hejka, bardzo wam dziękuję za broszurę, którą dla nas stworzyliście. Wasze przepisy są naprawdę genialne. Dołączyliśmy je do naszego menu. Dzięki broszurze nasi kucharze nie mylą już składników. Ojej, zaschło mi w gardle. Ale super, nasze przepisy są teraz sławne. Nadeszła zima, moja ulubiona pora roku, więc wybrałem się na wakacje. I co prawda tu, gdzie jestem, nie ma świeżych owoców, warzyw ani przetworów mlecznych, ale korzystam z zapasów, które udało mi się zrobić latem i jesienią. Piję orzeźwiający kompot z czereśni i zjadam kiszonki. Pozdrawiam z przyjemnie chłodnego bieguna południowego. Kelner. A w zasadzie to gdzie są nasze przetwory z owoców i warzyw z przyszkolnego ogródka, które robiliśmy jesienią? Co się z nimi stało? Nasze pyszności, kompoty, dżemy owocowe? Spokojnie, Ucholu. Wszystkie weki są w naszej szkolnej kuchni. Chodźcie, pokażę wam. Dziwnie wyglądają te kiszone ogórki. Ciekawe, jak smakują. Może i wyglądają dziwnie, ale smakują naprawdę dobrze. A poza pysznym smakiem mają też dużo składników, które wspierają nasze układy pokarmowe. Aż ciężko uwierzyć, że to ogórki z naszego przyszkolnego ogródka, który założyliśmy w ramach działań edukacyjnych programu dla szkół. Trochę się zmieniły. Jak? Jak smakuje? Są ekstra! Lepiej nie jeść ich od razu tak dużo. Wszystko z umiarem, Ucholu. I ja tam z przyjaciółmi byłem, owoce, warzywa i mleko spożyłem, a co widziałem i słyszałem, w pamiętniku zapisałem.